Hola tropikanie, tu wasz El Presidente, moi drodzy, dzisiaj El Pelentino mówi, że koniecznie trzeba pozdrowić Kalinka 1, jakoś tak, ale nie wiem, czy to dobrze mówię. No to pozdrawiamy Kalinkaj, tak mi się to podoba, że będzie Kalinkaj. Mam nadzieję, że nie przekręciłem za bardzo. Pozdrowienia oczywiście płyną. Moi drodzy, na samym począteczku chciałbym jeszcze coś przekazać, o co mówiłem już w odcinku ostatnim z Transport Fever, że teraz będę miał mało bardzo czasu na nagrywanie, więc wybaczcie, jeśli będę robił to, mówiąc brzydko, tak ciurkiem, jeden po drugim odcinki. Może się tak zdarzyć, że nawet 2-3 odcinki będą jeden po drugim nagrywane, jeśli będę miał chwilę wolnego. I dlatego wasze komentarze czy jakieś tam prośby o pozdrowienia będą na pewno uwzględniane dużo wolniej, bo no wiadomo, jeżeli 3 odcinki nagram wcześniej, to kolejne dopiero mogą się raczej odpowiedź na komentarz. Aha, może pojawić się dopiero za 3 odcinki, więc wybaczcie, jeśli będzie to trochę trwało, ale no tak 2 tygodnie takiego napiętego terminarza mam teraz przed sobą, więc stąd to będzie się brało. Być może będzie też taka sytuacja, że nie będzie, że zdarzą się dni, kiedy nie będzie żadnego filmu, więc wybaczcie, nie pytajcie, bo po prostu będę odpowiadał zawsze to samo, że no niestety mam mało czasu. Liczę na to, że po tych 2 tygodniach w miarę wróci wszystko do normy i będziemy mogli znowu utrzymać ten przynajmniej jeden film dziennie. Chciałbym, żeby tak było. No dobrze, moi drodzy, to co? To zaczynamy. Zobaczcie, jak nasze państwo się pięknie rozrasta. No, oczywiście oprócz tych, którzy postanowili to postawić jakąś budę, ale ogólnie jest pięknie. O, i tutaj też jakaś buda. No, to musimy się tym zająć, moi drodzy, bo to nie może tak być. Wokół luksusowych hoteli nie ma żadnych bud. Szybciutko postawimy kilka ciekawych ozdóbek. Zadziwiające, znowu ktoś protestuje w naszym państwie. Jak to jest możliwe? To jest tak pięknie. Wszyscy są szczęśliwi. Oprócz tych kilku protestujących. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Dobra. Ozdobiliśmy. Zaraz zobaczymy, gdzie to pod moim pałacem. Ależ bezwstydni. Nie. Our ambassador to China has a O, most. oczywiście. Lekarstwa bierzemy. Dobra. Teraz tak, co my tu mamy ciekawego do zrobienia? Tutaj protestują. Oni Comrade chcą. Presidente, Dobra. Nie ma problemu, drewniane chatki mogą być. To są te niebieskie. No nie są może zbyt piękne, ale myślę, że da radę. Jak to wygląda? Czy tutaj są 42? 45 jeszcze chyba się wyrabiają. Dobra, to robimy te drewniane chatki. Nierówny teren, no dobra. Wymyślili, nie? Tech damy tutaj. Myślę, że da radę. A tu trzeba drogę poprowadzić dalej. Myślę, moi drodzy, że warto by było zainwestować w kolejne hotele. Co wy na to? Jeszcze sprawdzimy to obłożenie. Tak, możemy, myślę, jeszcze jeden hotelik spokojnie postawić. Jakbyśmy zrobili coś takiego, jeden. Może od razu pójdźmy w 2 hotele. Tu i tu. Czy może lepiej tak i po środku zrobimy im. Tak, i po środku im zrobimy jakieś miejsce wypoczynkowe. I tutaj, jako że to są tani, żarłoczni turyści, więc przyłożymy im tu fast fooda, bo to zawsze dobrze robi. Może tak, o, proszę bardzo. I resztę oczywiście ogrodami. Ozdobimy ogrodami. No dobra. Tylko muszę troszkę bliżej zrobić. Dobra.
Teraz tak, ogródek. Weźmiemy może jakiś... O właśnie. Weźmiemy jeden taki, drugi taki, a po środku... A po środku damy inne ogródki. Jaki jest potrójny tutaj? Gdzieś był. Nie, czy to jest podwójny tylko? No to wygląda. No to musimy zadziałać inaczej. To zrobimy tak. I dwie palenki po środku. O! No i dobrze. Dobra, zobaczmy, czy tu jeszcze można wrzucić im jakąś gospodę. Ależ owszem, czemu nie? No to wrzucamy gospodę. I myślę, że restaurację to też będzie niezłym pomysłem. Dodatkowo... Możemy to oczywiście wszystko... Lepiej tu drogę, czy upiększyć? Może tu jest policja, to może drogę tu zrobimy, żeby mogli w razie czego tutaj też zaglądać i patrzeć, co się dzieje. O, tak, to jest dobry pomysł. No i okej, niech tak zostanie. Tutaj walniemy dookoła oczywiście ogródki. Raz, dwa, trzy, cztery i jakiś... O, proszę bardzo. I rożowiutko po środku. No, jeszcze z tej strony. A właśnie, jeszcze z tej strony. Raz, dwa, trzy. I ten różowy, tak, żeby już było tematycznie, pod ten sam kolor. No, dobra, mamy tutaj małe co nieco. No i musimy pomyśleć o pracownikach. No bez pracowników to nic tu nie da. Jak to wygląda? 10. 10, 10, 10. No to musimy wybudować kolejne. 1, 2. Dekret działa dobrze. 2 wystarczą, czy więcej potrzeba? Wiecie co? Damy jeszcze ten, jeszcze trochę. I tu wrzucimy... co my tu mamy, a czego my tu nie mamy? Moment, popatrzmy, co my tu mamy. Kościół jest. Klep gdzieś mają, supermarket jest. To nie ma... Czy jest przychodnia? Jest przychodnia, ale to w takim wypadku rozrywki im potrzeba. Czyli na pewno gospoda. Proszę bardzo, gospoda już jest i park. Zresztą z tym parkiem to... O właśnie, mam pomysł. Tu po środku zrobimy sobie aleję. Taką wypaśną aleję kwiatów, nazwijmy to. O. Tak. Tak. Tu po środku powstawiamy jeszcze jakieś ładne ozdobniki. Co tam wrzucimy? Może coś... różowe? Może białe? O, takie bardziej skwerowe, nie? A myślę, że tu po środku to wrzucimy coś innego za to. Tu po środku to wrzucimy ten pomniczek taki. O, będzie się ładnie tu wszystko teraz robiło i wyglądało. No, dokładnie. Teraz jest ok. Co my tu mamy? Oczywiście jakieś paskudne... miejsca dla mieszkania to nie, ale tu musimy też pobudować coś dla tych, co mniej zarabiają, bo mam takie wrażenie, że oni nie wszyscy są dobrze opłacani na tyle, żeby być jako zamożni tutaj traktowani, a tyle jest potrzeba, żeby mieszkać w apartamentach. A to będą wystarczy... A zobaczymy, co tu wystarczy, bo już nie pamiętam. Aha, ubogi. No i super, i tutaj będą sobie mogli mieszkać. No dobra, to jeszcze jedną taką czynszówkę. Żebyśmy mieli zaplecze, gdzie ci ludzie mogą tutaj przyjść. Widzę, że 2000 osób to trochę jest mało, jeśli chodzi o zapewnienie... nam... obsady chyba wszystkich stanowisk, nie? Jak wygląda nasza
No właśnie, mamy 164, a bezrobotnych tylko 35. Jak to zrobić? Wiecie co, będziemy musieli chyba w razie czego polikwidować niektóre miejsca pracy. Te mniej dochodowe, dla nas przynajmniej. 64, 30 tysięcy. 13 tysięcy. Tak, żebyśmy... Jak nasze plantacje wyglądają? Nie no, plantacje przynoszą ogromne zyski. No, są lepsze nawet niż hotele. No fakt, że są dłużej też na mapie i dłużej je używamy, no, ale zobaczcie, no, brakuje ludzi. Chyba ten limit 2000 to był zdecydowanie za mało, jeżeli chce się tak długo grać, bo przynajmniej 3000 trzeba było wybrać. O, tu mamy jeszcze gościa do aresztowania. Lekarstwa zaraz będą wyimportowane wszystkie. O, tu mamy następnego. O, i tak myślałem sobie, że my tutaj, oprócz tej bazy wojskowej, to nic nie mamy. Co my możemy postawić jeszcze ciekawego? Myślałem nad tym... Lotniskowiec jest... Gdzie to było? Tutaj, o właśnie. Myślałem nad naszym czymś takim. Okręt podwodny. To jest chyba dobry pomysł. No i tego trutnia chętnie bym postawił. Bo tutaj tego w polskim języku nie widać, ale po angielsku jest opisane, że usuwa tych rebeliantów chyba i przywódców mafijnych bez straty i bez spadku zadowolenia. To jest dosyć istotne. Wiecie co, postawmy jeszcze kilka plaży. Jeżeli da radę. No dobra, to budujemy. Tu jeszcze jedną i tu jeszcze jedną byśmy mogli wcisnąć. O, i wiecie co byśmy wrzucili? Czego my tu jeszcze nie mamy? Nie mamy delfinarium, na pewno. Stadion, o właśnie, stadion by się przydał. Co powiecie, żeby tu wrzucić stadion? Idealnie. Ha! Ciekawe, czy będzie miał kto w nim pracować. No ale dobra, to już jest inny problem. O, i tak to, moi drodzy, powoli mam wrażenie, gdzieś ta seria będzie się chyba jednak kończyć. Przynajmniej z tego względu, że więcej ludzi tutaj nie będziemy mogli mieć. A przez to nie będziemy się mogli też rozbudować. Czyli tak naprawdę później te inwestycje będą zupełnie nieopłacalne, będą przenosić tylko straty, nie? Jeszcze sobie ten okręt postawię, chcę zobaczyć jak to działa. Prezydenty, I find... Farmy hydroponiczne i... No i tak naprawdę mamy wymyślone już wszystko, bo reszta to z tego co wiem, one się powtarzają już w ciągle. Wow. Co to jest? Dobra, dajemy na maksa. Uran. No dobra. Ale powiem wam, nieźle wygląda łódeczka. Naprawdę nieźle wygląda. Niezłe. Czego to nie wymyślą w tym Tropico, nie? Dobra. Tylko wydaje mi się, tam jest jakaś tekstura taka rozmyta, nie? Tutaj dużo lepiej to wygląda, a tutaj taka jest niezbyt, jakby się coś nie udało. O, mamy nowe szlaki handlowe, mamy lekarstwo wyeksportowane i nowe zadanie. Nie ma problemu, mamy jedną katedrę, jeszcze jedną? Chętnie, gdzie my mamy jedną? Tu. Co my tu możemy zrobić? Wspólnota już jest. Czy ja tu potrzebuję maksymalizować tą? No tak na razie jest w miarę. A jak właśnie zarabiają te gliderki całe, kluby lotniarzy? Aha, to już na maksa. To też nieźle. O, mamy jakiegoś miśka do aresztu.
I co my z tym możemy zrobić? Motoszybowce. O. A czemu nie? To wiecie co? To ja zrobię też podobny numer. Wybuduję taką klub lotniarzy tu i zrobię go tylko dla turystów. O, i to będzie dobry pomysł. Motoszybowce i wyłącznie dla turystów. No i zobaczymy, jak to będzie się tutaj udawało. Myślę, że przydałby nam się tutaj też... Gdzie to widziałem? Statek wycieczkowy, nie? Ale to za chwilę. Niech nam zarobią coś nasze hotele. O! Dobra, wszędzie jest ok. Pub to myślę, że też przyspieszymy budowę. Restauracja to samo. Tutaj może potem, tutaj ustawimy na wysoki i dobra. Tutaj zaraz się nam też wszystko ładnie wybuduje. No powiem wam, że nieźle to wygląda. Nawet ludzie tu zaczynają mieszkać. O, 12, proszę. Nie jest tak źle. Haha, motolotnie, proszę, jak zasuwają, gdzie one są? O, i jabadabadu. Szkoda, że nie można sobie tego podczepić i przelecieć się z tym, nie? A, szkoda. A może można? Czekajcie. Jakbym tak wycelował w którąś. Gdzie one tutaj latały? O, tu widzę, tu widzę. No nie. Nie, 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 nie. Niestety, szkoda. No dobra, czy mamy działającą łódź podwodną? Duży czerwony przycisk. Okej, okay, podoba mi się. Dobra, otwiera co? Dostęp do... Do wszystkich szlaków handlowych bez względu na... No dobra. Aha, mieliśmy katedrę pobudować drugą, tak? No to ja myślę, że ją pobudujemy gdzieś tutaj, bo tu jest sporo ludzi. Katedry były tu. Okej. Myślicie, że tu? Czy może ją wrzucimy tu? Nie, wrzucimy ją tutaj. Chętnie mogą się zmieścić tu, ale się nie zmieści. Tu jest za wąsko. To wrzucamy tu. Zrobimy jedno miejsce odstępu. Żeby można, oczywiście. A nie, nie zrobiłem odstępu chyba, nie? Moment, anuluj budowę. Mam takie wrażenie, że nie zrobiłem tego odstępu. O, teraz jest odstęp. No i oczywiście wrzucimy tu nie drogę, tylko palemki, a po środku jakiś taki, o, coś ciekawego, żeby się ładnie kojarzyło przy katedrze. Tak, jakieś pomniczki, jakieś to, no jest ok. Powiem wam, że ładnie to wygląda. A my możemy jeszcze wybudować ciekawego. Multiplex. Czy my mamy coś takiego? Chyba nie mamy. A ile w ogóle mamy prądu generujemy? 550. I am so furious. I cannot believe what. Ale why? Ha, ale jak? Ale dlaczego? Wszyscy mnie kochają. O co chodzi? I have to say, these military drills have been getting disturbingly realistic recently. Oh my! Ależ mi numer wycięli, no. To ja o nich tak dbam. A oni mi to jakieś bunty wymyślają? Ojejejejej, edukacja informatyczna. Powiem wam, że nie jestem pewien, czy to by było dobre, czy niedobre. Podnosi wiek emerytalny. Nam by się chyba to przydało. U! Tu już bombardują? Tu w kogoś mogę? Na pewno spowodują zniszczenia uboczne. Dobra, ale w kogo byśmy mieli strzelać, nie? Gdzie tu jeszcze się buntują nasi żołnierze wredni?
will find you in the streets and on the beaches. Wow. No dobra. Tutaj się ładnie dzieje. A ja szukam, kto tu jeszcze się zbuntował. Ci nie. Ciekawe. No dobra. Liczmy na to, że chyba tylko ci oni tam po prostu jadą. I typu miasta zjarają. Zanim coś tu się podzieje. Dobra. To tu się pali. To się pali. No zobaczcie. To po prostu majątek na gaszenie pójdzie. Walczyć tam, kurde, a nie. Ubijają się. Mam wrażenie, że to się rozprzestrzenia, jak się nie gasi, nie? Czary mary. No to co? Jak będą gdzieś tutaj... Dobra, walimy. Zaraz zobaczymy, jak to grzmotnie. Ale leci? Uła. O kurde. No dobra. To było coś. Zobaczcie. I nie ma. I nie ma wojska. Wow. Krótka piłka była. Odbuduj wszystkie. No dobra. Powiem wam, że nieźle to strzela. Uszkodzony napraw wszystkie. Powiem wam, że naprawdę... I już nie ma? O, znikła? A nie, jest, tylko jest pod wodą. I przez 3 miesiące tam będzie, no dobra. No to tego nie spodziewałem się, że to tak się zakończy. Dobra, ugasimy to. No to tak to działa, ale powiem wam, że power to ma. O, mamy tu... Kogoś, kto koniecznie chce iść do więzienia. Nie będziemy mu bronić przecież. Dobra, stawiam tego trutnia. Gdzie on jest? To mi się bardzo podoba. Będzie mi sam usuwał ludków. To jest to. O, i może być sobie tutaj. Może lepiej tutaj. O, lepiej tutaj. Ciekawe, jak to ma zasięg. To i co ja tu chciałem jeszcze? Zaraz zobaczymy. No właśnie, potrzebny jest ewidentnie sterowiec policyjny, bo tu się chłopaki nie wyrabiają, widzę. Jako policja nie dają rady. To rzucimy ich tak. No bo to w sumie nie ma policji, nie? No. Oprócz tej tutaj, która też już ledwo się wyrabia. No, zobaczymy, jak to się wszystko tu ułoży. Myślę, że jeszcze jakiś mamy radar, co dodaje szpiegów, punkty rozwoju. Pływający blok mieszkalny. Elektrownia pływowa. O, restauracja ze szklaną podłogą. Moi drodzy. Wymaga zasobów rybnych. No to będzie cienko, bo my chyba nie posiadamy już takowych. Jest tutaj, ale no właśnie, ale są, że tak powiem, zużywane. No nie, a tu prądu nie ma. Ja cię kręcę, zobaczę, cały czas bez prądu tu wszystko było, ale numer. O, ja cię pierniczę. No, teraz dopiero zacznie pracować, nie? No, ale numer, nie, że wycięliśmy biopaliwo. Też będzie robić. Węgiel w ropę. Bierzemy wszystko, co tylko się da. Węgiel gazowy, ropa naftowa, proszę bardzo. Jest tego trochę. Daję czadu, niech produkują. I tak robili, na razie nic nie robili, więc teraz przynajmniej coś będą robić. No i dobrze, moi drodzy, to już jest ładnie. Oczywiście już tu widzę naszych wspaniałych domorosłych budowniczych, których musimy stąd wysiudać i to od ręki. Zrobimy to po prostu najprościej, jak się da. O, i nie będą mi tutaj stawiali żadnych domków. Widzę, że po prostu nie ma innego wyjścia. Trzeba
te domki tutaj zablokować w ten sposób. O, żeby nam się tu ich więcej, o, źle postawiłem, więcej nie pojawiało. Bo podejrzewam, że zaraz będzie kolejny problem. Tak jest, to grudek myk. No, teraz macie już tutaj takie piękne miejsce. No, szkurde, zobaczcie, aż głowa boli. Aż przesadzone dosłownie. Okej, okay, ale za to mają możliwość, no, jeszcze czterech, to nie jest za dużo, 10. Więc co trzeba zrobić, Tu były dekrety. Kampania turystyczna jest aktywna jeszcze, dobra. Okej, okej, może przez te... O, jedź ile chcesz, oczywiście. Dodano turystów. I tu mniejsze opakowania, dostawy do domu? Nie, to nie jest potrzebne. Ważne, żeby po prostu ludzie tutaj już w końcu zamieszkali. Dobra, budynki są. No, już się budują, powolutku się budują. Elections are coming. No, oczywiście, że mnie wszyscy kochają. Dobra, tu widzę też, już ktoś się postawił. Czy mogę tu jakąś chałupinę postawić? Mogę, no to postawię zamiast tego chałupinkę. Lepiej to będzie wyglądało. Kogo my tu możemy wychwalać? Ujojojojoj. Strasznie mało było, nie? A, bo to mi się obniżyły wszystkie te. O, czekajcie, czekajcie. Oczywiście, oczywiście. Kurde. Teraz będzie 16%, no. Ho, ho, ho. Pomoc zagraniczna i wydajność hoteli zwiększona. No, i tak powinno być. Dobra, to teraz jeszcze zostało sprawdzić, jak my wyglądamy z resztą. To polityka jest chyba, nie? Wysoki, USA, o właśnie, tu. Neutralny Bliski Wschód, Unia Europejska neutralne. Wiecie co? Musimy pobudować. Musimy pobudować ambasadę kolejną. Zaprosić tu resztę darmozjadów. To jest chyba jedyne wyjście, żeby mieć wpływ na to, jakie te stosunki wyglądają. Dobra, niech się budują. No dobra, puśćmy trochę szybciej czas, żebyśmy coś tu zarobili. Tak jest. O, jest nasz wspaniały okręt. W razie czego znowu można będzie go użyć. Patrzę teraz, czy nie potrzeba tutaj przypadkiem... O, już gdzieś się znowu burzą. Co wy chcecie tu? Komrad prezydenty. Zbuduj hotel na wsi. Spoko, nie ma problemu. Ono tu, ono tu. Cię tu widziałem. Cię tu widziałem, cwaniaku. O, karamba. No, taka karamba. Dobra, hotel na wsi. Oni chcą hotel na wsi. Proszę was bardzo, a ty nie. To nie, tutaj nie. Tu nie będzie hoteli na wsi w tym miejscu. Hotel na wsi... O, 31 tysięcy aż kosztuje. Dobra, ale może jakieś faktycznie lepsze rozrywki. O, kasynko im wrzucimy. O. Kasyno będzie tu pasowało? Nie, ale tutaj się wpasuje, nie? O, dobra, jest kasyno. Jest okej, oczywiście tutaj są kochane szałasy. Już, tak, szałasów jest pełno. No tutaj niech to się szybciej buduje, bo widzę, że ludzie jednak potrzebują tych mieszkań. Zobaczymy, jak to w końcu wyjdzie. A, i hotel na wsi, dobra, to postawmy od razu hotel na wsi. Hotel na wsi. To możemy go tu wrzucić, o. Tak, czy mi się wydaje? No nie, to jest jakaś... O, proszę bardzo. Zrobimy to oczywiście drogę. Żeby w razie czego można było coś tu posadzić wokół tej drogi. Jak myślicie? Oczywiście, że tak. Żebyśmy tu lekko ozdobili. No w końcu na wsi, nie? To musi mieć wrażenie, że coś tutaj, jakaś wieś jest dookoła. Proszę bardzo, pełno palm. Teraz będzie pięknie. Tak jest, zielono. Możemy jeszcze zrobić tak, że
To jakiś czas wrzucę tutaj kolejne palmy przy drodze. O, dzięki temu będzie to dużo lepiej wszystko wyglądało. Dobra, co my mamy jeszcze tutaj za atrakcje luksusowe? Stadion tam się buduje, kabaret mógłby być, klub nocny. O właśnie, myślę, że klub nocny. A przeciw policji? Czemu nie? Czemu nie? Dobra, moi drodzy, czas start, jak to mówią. Tutaj coś zarobiliście w końcu? No zarobili, tylko że nikt tego nie odbiera, czyli potrzeba będzie tutaj stworzyć, oj tak, albo metro, albo i garaż. Garaż chyba trzeba będzie tutaj jednak postawić, parking raczej. O, jak się da, bo widzę, że niekoniecznie chcę tutaj się dać postawić. O, dobra, jest. Dobra, szybką budowę zrobimy. Jest tu wyjazd? Jest, bo widzę, że... O, jest, w końcu zabrali coś. Trochę gazu ziemnego. Jeśli się nie mylę, oczywiście. Tak, jest, gaz ziemny. Dobrze jest, powoli się będzie działo. Węgiel, czy my mamy w ogóle węgiel, tak a propos? A, nie mamy, a to zaraz będziemy mieli. Kopalnia. Proszę bardzo. Kopalenka. No. Nie chce się tutaj droga postawić. Dobra, teraz jest. Mamy drogę. Niech budują nawet szybko, a tutaj... Może zbudować luksusowe centrum. No oczywiście, że buduje. Gdzie, czemu nie mam jeszcze tutaj... Pradawne ruiny, 10 tysięcy, bach. I droga do tych ruin, żeby sobie ludziska mogli, ale nie tak. Nie taką, nie tutaj tą drogę chciałem. Dobra, i teraz. Tak na wprost, o. No nie mów, że nie mogę. O rany. No nie, no po prostu. Ach, czasem ta gra mnie doprowadza do szaleństwa. Dobra, teraz poszło. No. I okej. Oczywiście, że wygrywamy uczciwie. Dobra. I wspaniale, tylko że mamy mało ludzi, kurde, wszędzie jest mało ludzi. To na razie jest ok z obsadą stanowisk. Czyli oni stąd uciekają, pewnie z plantacji i z innych właśnie. No trudno, ale nic na to nie poradzę, bo ich po prostu nie mamy. 2000 to ciut za mało, moi drodzy. 2000 ciut za mało. Minimum 3 trzeba mieć. Nowe budynki wojskowe. Aha, jeszcze katedra. Aha, katedra już się buduje. Nowe budynki wojskowe. Całe dwa. Wiecie co? Ja tu nie będę szalał za bardzo, tylko postawię jakąś strażnicę. No myślę, jeszcze nie zrujnuje nam wyglądu tej dzielnicy. O, tutaj, proszę bardzo. Niech sobie będą. I co my za to dostaniemy? A, stosunki z USA, dobra. Teraz tak, kogo my tu możemy zaprosić? Zaraz zobaczymy, kto nas najmniej lubi. Dobra, weźmiemy tą Unię, niech sobie będzie. Niech sobie będzie, na razie nie będziemy nic tu wychwalać was, bo chcę mieć jeszcze jedną. Jeszcze jedną ambasadę. I Bliski Wschód tu za... zaprosić, tylko że nie mogę. Jest, dobra. To zrobimy tutaj taki... Dzielnica ambasad jest. Dobra. Tak, tutaj coś będę mógł jakoś połączyć te drogi? Nic z tego, no dobra, ale tak niech zostanie. No ale jak dzielnica ambasad, no to musimy to ozdobić. To nie może być taka zwykła
zwykłe miejsce, nie? Ale zobaczcie, to nie ma jak, bo to, ten teren jest niby taki nierówny, czy nie będziemy musieli to zrobić? Tak jest. Dobrze myślicie, małymi parkami. No nie tak to miało wyglądać, ale dobra. Niech mają, niech wiedzą, że tu będą ładne miejsca. O, tu już się nie da, tu się da, tu się da, tu się da. Tu się da, tu się nie da, tu się da. Okej. Moi drodzy ambasadorzy, proszę bardzo, no pięknie tu już nie będzie. Ale w sumie nie jest też brzydko, nie? No szkoda, że nie mamy innych możliwości, jeśli chodzi, ale tu może coś wstawię. Raz, dwa, raz, nie, tylko, ale podwójne. Moment, moment, to coś takiego, o może takie dla odmiany. Tu może coś wstawimy. Chyba nic z tego. O. Tutaj jeszcze, proszę bardzo. Będziecie mieli ozdób, a ozdób... No dobrze, to już myślę teraz będzie ok. Mamy znowu 100 tysięcy do wydania i co byśmy chcieli... Aha, jak to postawiłem tego trutnia? Postawiłem. Przypadkowa taki nie. Nie ma żadnych przypadkowych ataków. 90. Myślę, że zwiększymy im wydajność. Zobaczymy, jaką będziemy mieli zwiększoną wydajność w produkcji. W razie czego walniemy jeszcze jedną tą geotermalną. Myślę, że... O, stoba, to 10 wydajność rosła. To niedużo. To wiecie co? Jedną geotermalną jeszcze postawimy. A nie, czekajcie. Widziałem, tam mamy nową wersję, że tak powiem. To była wersja... Tutaj chyba gdzieś. Elektrownia pływowa. 31 tysięcy. Dobra, a czym ona się różni od innych? Bogaci klienci otrzymują preferencyjnie należy postawić na brzegu, negatywne i elektrownie pływowe. No, niskie koszty utrzymania. O, właśnie. I to już jest coś. A to? No to my bierzemy tą elektrownię pływową, niski koszt utrzymania, zobaczymy, tu się gdzieś ją wciśnie. Należy umieścić na brzegu, no tak wygląda jakby była na brzegu, nie? To może tu? O, już lepiej. I jeszcze na tyle blisko, że możemy tu drogę jakąś wysmarować. Do tej kochanej naszej elektrowni, dobra. Piotrowa też jest niezła, ale ma co? Wysoki koszt utrzymania, dobrze widzę? A, no to nie, to my nie będziemy się tu wiatrem bawić. Dobra, i musimy tu mieć ewidentnie kierowców. Tylko nie wiem, czy my jeszcze mamy wystarczającą ilość ludzi, żeby zapewnić sobie odpowiednią obsadę do stanowisk. Dobra, i drogę mam nadzieję tu będę mógł postawić. Tak, dobra. I postawimy jeszcze stację metra, żeby mieli blisko do pracy. No co, nie mogę tu na stacji metra wstawić? Przesadzacie. O, dobra. Stacja metra idzie na szybką budowę. Wy też. Szybka budowa. Ciach, bach. Dobra, są jacyś ludzie, są. Więc miejmy nadzieję, że to jakoś będzie tu działało, lepiej nawet niż teraz. Popatrzmy, wszystko tu się wybudowało. Ładnie to działa, powiem wam, ładnie działa. Teraz tak, jak wygląda 12, 6, 7, 0? Dekrety, kampania turystyczna, oczywiście, to jakie 0 w tym pięknym kraju? To by było niegłupie. Czy my mamy jakieś hydroponiczne? Nie mamy. Czy my mamy jakieś inne farmy? Chyba też nie mamy, nie? Nie zrobiłem chyba jeszcze nigdzie. No i całe szczęście, bo właśnie zaraz walniemy sobie ten dekrecik. Tak jest. Bach, haha. Będą lepsze zarobki, przynajmniej tak myślę. Jeszcze nad tym myślę, wiecie? Dobra, walimy tam kampanię szczepionkową. Tak jest. Uuu.
my assortment of tequila-based shots and other strong immunizations are available wow. at the Jolly Roger. Let's see any virus get anywhere near what I'm about to pour into myself. Dobra, zrobimy tam tutaj budowę. Tu proszę, jak zarabiają. Proszę, zobacz, jakie zarobki to są. Wow. No nie wierzę w to. Dobra, panowie, ale nie, no nie, nie możemy to budować takich rzeczy w żadnym wypadku. Dobra. Moi drodzy, no powiem wam, że jest super, jeśli chodzi o rozwój naszej wyspy, z jednym tylko minusem, że nie będziemy mieli więcej ludzi. No i to jest ten problem, z którym będziemy się tu borykać do końca. A to oznacza, że nie będziemy za bardzo mieli szansy się tu rozbudować. No to niestety tak jest. Po prostu nie da się inaczej. Jak nie ma ludzi, to się nic nie pobuduje. No tak to po prostu, znaczy pobuduje się, ale nic nie będzie działało, tak trzeba. Aha. Mamy. Wspólnotę oczywiście wrzucimy. O, już się burzą, już się gdzieś tu burzą. Będzie strajk? Oczywiście, że przekupujemy. Nie ma żadnego problemu. 10, kurde, wszędzie jest ten. Dobra, jak wygląda bezrobocie? Raczej chyba jest... Bezdomnych prawie nie mamy. Dobra, wiecie co? To ja jeszcze postawię tu bloki. Nie, nierówny teren, nie mogę. Ale tu chyba mogę. Tak jest, przynajmniej dwa bloki. Zmniejszymy jeszcze szansę na bezrobocie, znaczy bezdomność. I tu postawimy kilka, nie? Myślę, że to nie będzie złym pomysłem. Czy tutaj są obładowane? 10. Są. Aha, już gdzieś znowu się denerwują. Raz, dwa nowe bloki, a gdzie to było? Bo nie zauważyłem. Halo, czasem to kurde działa, czasem nie działa. Musi to być gdzieś tu, bo nie sądzę, żebyśmy mieli... A tu co nam brakuje? Węgla nie mamy. No węgiel, odpaliliśmy tą kopalnię. Unowocześniamy, tak jest, na maksa. I przetwórnia węgla, dobra. I tak tu nie ma nikogo, ale dorzucę tu więcej ludzi, żebyśmy tego węgla w końcu mieli, bo inaczej to będzie lipa. Albo będziemy musieli, właśnie, bo pewnie się handel już skończył. No, jak najbardziej. Moi drodzy, trzeba by węgiel gdzieś kupić, nie? Dodam jeden statek na wszelki wypadek. Ser, lekarstwa. No, to nie jest jakaś powalająca cena. Rum. Prawie w ogóle. Samochody. Tak jest, samochody. Wszystko w samochody. Tutaj nie. Czy my lecimy? Nie, bo my lecimy chyba... Tutaj niby wszystko w samochody. Do Rosji. I samochody, jest samochody do Rosji i samochody do Unii. Dobra, dodamy, proszę bardzo. Nie wiem, czy aż tyle to jest sens wrzucać. Chyba nie, bo tyle samochodów to my nie wyprodukujemy nigdy. Rum jest trochę za tani, biżuterii nie mamy. Ten ser jest całkiem niezła cena. Coś jeszcze możemy? Mleko? Mleko jest niezła cena, tylko czy my mamy tyle mleka? No dobra, wiecie co? Dorzućmy ze 3. Ryb to chyba aż tyle u nas nie ma, żebyśmy zaszaleli. I ten ser. Niech to... Może nawet sera to jeden zdejmę i dołożę do tego mleka, nie? O, zobaczymy taką akcję. Jak to wyjdzie? Jak to jest? I gdzie są ci ludzie, co się tu burzyli? A co my tu mamy? Oczywiście, nie ma problemu. Gdzieś się burzyli, nie? Ale gdzie? Tego się nie dowiemy, więc zaraz nam jakieś zamieszki wymyślą. Otrzymaliśmy globalne, wyeksportował.
Nie, już nie ma, już znikło. Did you know that human hair, eggshell? Okej, mamy nowy budynek darmowy. Wyburzyć, oczywiście, nie ma żadnego spania w norach. Patrzcie, ile tego jest. Dobra, to walimy kolejne domy. Ale nie, to jakiś... O, to zrobimy inaczej. Nowoczesny blok, walniemy za darmo. O, one są takie nie za duże, nie? Jakie one są wielkości? A, tu się idealnie wpasowują? Tak, no to tu będzie nowoczesny blok za darmo, he? A to postawimy już zwyczajne bloki, ale najpierw wydamy oczywiście dekret. Nie ten. Chociaż ten też byśmy mogli, ale to nie ma znaczenia. Rozwój miejski. Tyk, cyk i walimy kolejne bloki. Może dla odmiany jakieś mniejsze. O, a tu postawimy rezydencja. Nie, rezydencja za duża jest. Zwykłe domy chyba uda nam się tu wcisnąć. Tak jest. A resztę ozdobimy oczywiście, tak jak dobrze zgadujecie, parkami. Tutaj też tylko można park postawić, więc od razu stawiamy. Proszę bardzo. Pozbędziemy się w ogóle bezdomności? No już coraz mniej. Miejsc pracy to jest po prostu problem z miejscami pracy, że mamy mało pracowników. Jak wygląda... Gdzie byśmy mogli go dać? Tu jest ciężko, tu jest ok. Tutaj, szefie, tu jedziemy. Tutaj lecimy. A co można jeszcze tu zrobić? O, hasło wyborcze i czujne oko. O, i to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że jeszcze jedną policję byśmy musieli gdzieś tu odpalić. Ilu tu ludzi pracuje? Wykorzystaj to do zmiany przywództwa. The USA is shocked and dismayed at your decision to implement a change in leadership. Very saddened indeed. Twój obecny prezydent zginie? Nie, ja nie chcę, żeby zginął. Moment. Jak to teraz zrobić? Ale wymyśliłem. Członkowie dynastii. Kogo weźmiemy na prezydenta? Zielony. Może weźmiemy tego. Wybierz. Aha. Tylko że ten nie będzie prezydentem teraz, nie? No musiałbym się udać na emeryturę, a nie chcę. Oj, to źle wybrałem. Bardzo źle wybrałem. Ale muszę to zrobić chyba. Chyba że przegramy. To też jest taka opcja, że może to przegramy i wtedy nie będzie problemu, co? Jak myślicie, czy wtedy przetrwam, czy nie? No, powiem wam, że jest to problem teraz dla mnie. No, po prostu zobaczymy. Nic tu nie będę robił, zobaczymy. Obawiam się, że i tak wygram. Dobra, tych wstrzymam, żeby mi tu nie rozwalali wszystkiego jak leci. Bo będę co chwilę gasił. Zobaczymy. Chyba to przetrwam, niestety. I stracę mojego prezydenta. Ale zrobiłem numer co? Bar z fast foodem. Proszę was bardzo. Bar z fast foodem. Może nawet gdzieś tu bym wcisnął, ale tu się chyba już nie da, nie? Może tu się da? O! Dałoby. No i bardzo dobrze. Pach, wybudowane. Członek dynastii zatrudniony. Brak. Magnat. Żeby tylko był. Mamy
All right, that bugger is beginning to piss me off. Zadzwoń, wyślij, żeby go porwać. Kogo? Katedra, bydło, szkoła średnia. Dobra, tam wyślemy. Niech tak będzie, jak to wygląda. A, to jeszcze się nie pobudowało. A tutaj? O, już mamy wszystkich. Ojejku, nie. Tutaj nie będzie tak. Tu będą... Tak jest, doskonale wiecie, co tu będzie. Tu muszę zostawić chyba wolne miejsce, żeby mogli spokojnie sobie z tymi motolotniami szaleć. Dobra, jak wygląda tutaj? Automaty do gry. Proszę, wszystkich dodano. Jeszcze nic nie zarobiliśmy, ale niech będzie. Zróbmy wyłącznie dla turystów. Na razie chyba nie, bo jeszcze się mieszczą. Tutaj na razie zobaczmy, jak ta przebiega inwazja. Widzę, że oni... Aha, jak nie daje im strzelaj, kiedy chcesz, to tak tylko chyba na pustym polu to robią, jeśli dobrze widzę. A ciekawe, co reszta robi moich wspaniałych wojsk, że oleli to. Dobra, wezmę tu priorytet, bo już mnie wkurzają. Kampania szczepionkowa się udała i jest okej. Okay. No i dobra, moi drodzy, po tym bezsensownym... Prezydente is dead! Tak, prezydente is dead. Prezydente! O rany. Kogo wybierzemy zielonego? Nie, bierzemy naszego taktyka. I don't know how you managed to charm those cowboys, but they like you so much, they might not even bomb us for a while. Dwa szyby naftowe, tymczasowe wstrzymanie... To myślę, że to, bo i tak już nie mamy miejsca na szyby naftowe, więc niech tak zostanie. No i niestety pożegnaliśmy swojego, naszego wiernego El Presidente. No powiem wam, że nie jestem tym zadowolony. To była głupia decyzja. Myślałem, że to chodzi o obalenie prezydenta, ale Stanów Zjednoczonych, a nie naszego El Presidente. No ale skończyło się jak skończyło. Moi drodzy. No, ciężko mi tą decyzję podjąć, ale obawiam się, że powinniśmy zakończyć już chyba tą, szczególnie po tej wpadce, tą serię. Cały czas mówię, będziemy borykać się z tym, że tych ludzi tu będzie za mało. Zobaczcie, nawet jeszcze nie są w stanie wybudować tą tę elektrownię. A 99% było, no trudno. I nie wiem, czy po prostu jest sens. Dobra, zrobimy na maksa. Jest sens, żeby to ciągnąć dalej. Pomyślę nad tym. No na razie kasa jest, tylko że prawda jest taka, że za chwilę będziemy musieli zrezygnować z niektórych upraw, bo gdzieniegdzie tych ludzi będzie coraz mniej. Ale na razie jakoś się kręci. To może jeszcze z 1-2 odcinki, co? No dobrze, to moi drodzy, to popatrzmy na chwilę na to piękne nasze wybrzeże, pełne plaż, turystów i roześmianych mieszkańców, którzy pewnie kochają El Presidente. O, kocha Tropico, gdy słońce zachodzi. No, to co, moi drodzy, to do zobaczenia w następnym odcinku. Adios, amigos.